techniki, który odkrywa tajemnice Wszechświata. Ten niezwykły teleskop pomaga zrozumieć los galaktyk i ukazuje nam potężne siły, o których nie mieliśmy pojęcia. To symbol sukcesu i amerykańskiej pomysłowości. Hubble odkrył czarne dziury i supernowe, jety i bańki unoszące się w przestrzeni kosmicznej. Wkroczył nawet do popkultury. Piękne zdjęcia wykonane przez Hubble'a inspirują ludzi na całym świecie. Teraz toruje drogę nowemu, 100 razy potężniejszemu teleskopowi. Dzięki Hubble'owi wchodzimy w nową erę eksploracji i zagłębiamy się w kosmos bardziej niż kiedykolwiek. Wspaniały wszechświat według Hubble'a. Najbardziej ceniony teleskop na Ziemi nigdy nie dotyka jej powierzchni. Od wystrzelenia w 1990 roku porusza się po stałej orbicie na wysokości około 600 km. Co 96 minut okrąża naszą planetę. Widzi dosłownie wszystko dzięki współpracy naukowców i inżynierów z NASA oraz Instytutu Teleskopu Kosmicznego w Baltimore. Obecnie instytutem kieruje Ken Sempak, jeden z pierwszych naukowców pracujących przy tym projekcie. Hubble pozwala nam zajrzeć niemal do początków czasu, 13,4 czy 3 miliarda lat wstecz. Unosi się ponad atmosferą, więc widzi światło, którego nie dostrzegamy z powierzchni Ziemi, nawet w górach. Kiedy ziemskim teleskopom kończy się moc, Hubble dopiero się rozkręca. Nazwano go na cześć Edwina Hubble'a, 20-wiecznego amerykańskiego astronoma. To pierwszy kosmiczny teleskop optyczny w historii. Ma wielkość szkolnego autobusu. Waży około 11 ton. Jego budowa była bezprecedensowym przedsięwzięciem. Teleskop kosmiczny Hubble'a ma 2,5-metrowe zwierciadło, o wiele większe niż w teleskopach, które mamy w ogródkach. Ale najbardziej imponujące jest to, że działa w przestrzeni kosmicznej. Zużywa niewiele energii, tyle co suszarka do włosów. Porusza się po orbicie okołoziemskiej z prędkością 27 tysięcy km na godzinę. A okrążenie planety zajmuje mu 1,5 godziny. Nie stoi więc w miejscu i wcale nie łatwo go złapać. Hubble wysyła czarno-białe zdjęcia. Następnie eksperci od ich obróbki, jak Zolt Levay z Instytutu Teleskopu Kosmicznego, przypisują zdjęciom kolory na podstawie pierwiastków chemicznych wykrytych przez instrumenty teleskopu. Kolor niebieski to tlen, czerwony siarka, a zielony – wodór. Dodatkowe dane mówią nam o ruchu. Misja Hubble'a to nie tylko ładne zdjęcia. Wszystkie dane trafiają do archiwum, w którym są magazynowane od samego początku istnienia teleskopu. Jest aktualizowane co parę godzin. Każdy na świecie może zaproponować, do czego użyć teleskopu. W efekcie powstaje ponad 800 prac naukowych rocznie. Niedługo po wystrzeleniu Hubble'a naukowcy wykorzystali go do znalezienia dowodów, że potężne siły tworzące gwiazdy w odległych zakątkach kosmosu kształtują również nasz Układ Słoneczny. Latem 1992 roku 1,5-kilometrowa kometa Shoemaker-Levy 9, w skrócie SL9, bardzo zbliżyła się do Jowisza. Trafiła w pułapkę jego grawitacji. SL9 rozpadła się, a jej odłamki
ułożyły się w długą, pojedynczą linię. Tu widzimy ją na zdjęciu wykonanym przez Hubble'a, nazwanym sznurem pereł. Dane wskazywały, że perły wkrótce zderzą się z Jowiszem, więc astronomka Heidi Hemmel złożyła NASA propozycję. Od dziesięcioleci wiedzieliśmy, że kolizje odgrywają istotną rolę w ewolucji Układu Słonecznego. Na Księżycu widać kratery, więc wniosek nasuwa się sam. Wiedzieliśmy, że pełniły ważną funkcję nawet na Ziemi, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć takiej kolizji. W lipcu 1994 roku w Instytucie Teleskopu Kosmicznego w Baltimore zebrał się zespół, który miał obejrzeć, jak kometa uderza w planetę. Nie wiedzieliśmy, co się stanie, kiedy SL9 uderzy w Jowisza. Dopuszczaliśmy, że nie wydarzy się zupełnie nic. Przyszło pierwsze zdjęcie. Nie było na nim widać żadnych śladów zderzenia. Lecz po chwili nadeszły kolejne. Planeta obróciła się na tyle, że widzieliśmy miejsce kolizji. Było ogromne. Zespół oglądał zdarzenie w czasie rzeczywistym. Historia kosmosu działa się na ich oczach. W sali obok czekali dziennikarze. W tym samym czasie Gene Shoemaker mówił: jeśli w ogóle coś zobaczymy, a my piętro niżej skakaliśmy z radości, musieliśmy to wszystkim pokazać. Nie może tam siedzieć i mówić, że nic nie wiemy, bo wszystko było jasne. Zdaje się, że mamy nowe informacje. Oto nieobrobiony wydruk laserowy, na którym widać miejsce uderzenia. Hubble przez cały tydzień rejestrował, jak SL9 bombarduje Jowisza. Obliczyliśmy wysokość eksplozji. Sięgały 3000 km ponad jego atmosferę. Były ogromne, nawet w skali całej planety. W efekcie powstały chmury pyłu sięgające tysięcy kilometrów, rozgrzane do kilkudziesięciu tysięcy stopni. Zdjęcia wykonane przez Hubble'a dowiodły, że siły, które uformowały naszą planetę miliardy lat temu, wciąż działają na nasz Układ Słoneczny. Możliwości Hubble'a były bezprecedensowym krokiem naprzód w porównaniu ze zdjęciami wykonywanymi z Ziemi. Kamery i pozostałe przyrządy umieszczone na teleskopie nie są niezniszczalne. Wielokrotnie je regulowano i unowocześniano, byśmy mogli podziwiać wspaniałe zdjęcia kosmosu. Ale serwisowanie teleskopu pędzącego 600 km nad Ziemią wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wymienialiśmy i naprawialiśmy instrumenty. Wstawialiśmy nowe i otwieraliśmy stare. To jak przeprowadzanie operacji w przestrzeni kosmicznej. Prom Atlantis wystartował. Kosmiczni chirurdzy udali się do pacjenta w maju 2009 roku. Była to ostatnia misja ratunkowa Hubble'a. Już trwały prace nad nowym teleskopem o wyższej rozdzielczości. Mimo to 19-letni Hubble nie zamierzał jeszcze przechodzić na emeryturę. W 2009 roku wymagał jedynie serwisu. W tej misji brał udział m.in. astronauta John Gransfeld. Wyprawa do teleskopu to ryzyko, tak jak wszystkie loty kosmiczne. Przemyślałem to i zdecydowałem, że warto zaryzykować życie. Misja uratowała Hubble'a. Teleskop stał się potężniejszy niż kiedykolwiek.
wyposażono go w trzecią kamerę Wide Field, tym razem o znacznie wyższej rozdzielczości. Nowa kamera posiada detektor podczerwieni, więc sięga dalej w przeszłość. Znajduje galaktyki, które powstały o wiele wcześniej niż te, które pokazywała poprzednia kamera. Zaledwie kilka obiektów astronomicznych zostało zaobserwowanych przez wszystkie trzy kamery Wide Field. Jednym z nich jest mgławica Bańka, ogromna gwiazda tworząca bańkę o średnicy mierzonej latami świetlnymi. Kiedy gwiazda 45 razy większa od Słońca wystrzeliwuje energię, efekt widać z daleka. Jeśli dmuchamy bańkę, zachowuje ona swój kształt dzięki oporowi powietrza. To dzięki ciśnieniu wygląda jak kula, dopóki jej nie przebijemy. Podobnie jest z mgławicą Bańką. Gwiazda wystrzeliwuje ogromne ilości energii, która uderza nie w powietrze, lecz w gaz i pył otaczający ją niczym kokon. Dlatego w przestrzeni kosmicznej powstała bańka. Widać, że z tej strony napotyka większy opór niż z tej. Na podstawie zdjęcia z Hubble'a i innego teleskopu kosmicznego stworzyliśmy wizualizację przelotu. Tu mamy gaz i pył, które blokują jej rozszerzanie. W takich chmurach rodzi się wiele nowych gwiazd, a powiększająca się bańka ma na nie wpływ. Jednym z największych i najambitniejszych programów Hubble'a był panchromatyczny skarbiec Andromedy. Hubble widział galaktykę Andromedy jako zbiór milionów indywidualnych gwiazd. A tym właśnie jest galaktyka. Dzięki wysokiej rozdzielczości możemy dostrzec pojedyncze gwiazdy w innej galaktyce, znajdujące się w takiej odległości od siebie, jaka dzieli Słońce od najbliższej gwiazdy. W projekcie tym zmierzono jasność i kolor prawie 120 milionów gwiazd. Dzięki temu zdjęciu odpowiedzieliśmy na fundamentalne pytania na temat formowania i ewolucji gwiazd. Podczas gdy pojawiały się nowe wskazówki dotyczące istnienia ewentualnego życia na innych planetach, Hubble pomagał naukowcom zrozumieć cykl życia gwiazd. Wiosną 1995 roku Jeff Hester z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie zdawał sobie sprawę, że gwiazdy ewoluowały z obłoków gazu i pyłu. Nie wiedział jednak, w jaki sposób obłoki te dają życie gwiazdom. W 1995 roku astronomowie podejrzewali, że mgławica orzeł w gwiazdozbiorze Węża może podpowiedzieć, w jaki sposób obłoki gazów i pyłu dają życie gwiazdom. Nawet najpotężniejsze ziemskie teleskopy nie potrafiły uchwycić ostrego obrazu. Jeff Hester z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie skierował teleskop Hubble'a w kierunku mgławicy orzeł. Gdy ściągał zdjęcia, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Oto pierwsze zdjęcie mgławicy orzeł, oddalonej o 6,5 tysiąca lat świetlnych. Wykonane przez Hubble'a. Ukazuje trzy gigantyczne słupy gazu i pyłu. Ten z lewej ma wysokość około 4 lat świetlnych. Swój kształt zawdzięczają pobliskim, bardzo masywnym, jasnym i niezwykle gorącym gwiazdom, które wydzielają ogromną ilość promieniowania ultrafioletowego. To one kształtują całe otoczenie. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak szczegółowego obrazu słupów. Naukowcy pierwszy raz zobaczyli, że słupy zawierają małe kłęby gazu. Czy są one brakującym ogniwem w procesie powstawania gwiazd? Hester nazwał te kłęby parującymi globulami gazowymi.
Obraz ukazał, że wewnątrz niektórych znajdują się gwiazdy w fazie embrionalnej. Widzimy wycinek dynamicznego procesu, zmieniającego się stanu rzeczy. W wyniku tych zmian rodzi się nowa generacja gwiazd. Na przykład tu widać czerwoną kropkę. To właśnie gwiazda. Tu też mamy gwiazdę na koniuszku globuli gazowej. Na zdjęciu parujące globule gazowe wydają się małe. Lecz każda z nich pomieściłaby cały nasz Układ Słoneczny. Te kłęby gazu są pierwszym etapem formowania się gwiazd, a miejsce, w którym się znajdują, nazwano filarami stworzenia. Wykonane przez Hubble'a zdjęcie mgławicy Orzeł ukazuje wczesny etap narodzin gwiazd. Lecz nie ukazuje etapu kolejnego. W jaki sposób gwiazdy wykluwają się z globuli gazowych? Odpowiedzi udzieliły zdjęcia wykonane przez Hubble'a w 1994 roku. Teleskop sfotografował mgławicę oddaloną o 1500 lat świetlnych w Mieczu Oriona. Podobnie jak mgławica Orzeł, Orion jest miejscem narodzin gwiazd. Po zbadaniu tego zdjęcia naukowcy odkryli ciemne plamki, spłaszczone dyski gazów i pyłu, wytworzone z parujących globuli gazowych. Nazwano je dyskami protoplanetarnymi. Kiedy w środku rośnie młoda gwiazda, dysk protoplanetarny rozgrzewa się i zmienia w fabrykę gwiazd. Niezliczone cząsteczki pyłu zawieszone w gazie, tysiące razy mniejsze od ziarenek piasku, łączą się i powiększają przez setki tysięcy lat, zmieniając się w asteroidy, księżyce i planety. W końcu gaz znika w nowo narodzonej gwieździe lub zostaje zdmuchnięty przez kosmiczny wiatr, pozostawiając za sobą nowy układ planetarny. Gdybyśmy cofnęli się o 4,5 miliarda lat i przyjrzeli formowaniu Słońca i Układu Słonecznego, znaleźlibyśmy się właśnie w takim środowisku. Co prawda nie cofniemy się w czasie, ale dwie dekady po pierwszym przełomowym odkryciu Hestera, Hubble dostarczył nam nowych informacji. W 2014 roku ponownie zbadaliśmy filary stworzenia. Tu mamy je w świetle widzialnym, a tu w podczerwieni. Dzięki kamerze Whitefield 3 wejrzeliśmy w głąb chmur i zobaczyliśmy rodzące się wewnątrz gwiazdy oraz tysiące innych w tle. Teleskop Hubble'a zaobserwował coś jeszcze. Jety. Wystarczy odrobinę wyślić wyobraźnię, by dojrzeć w nich miecze świetlne z Gwiezdnych Wojen. W rzeczywistości są to gwiazdy na początku swoich narodzin. Wirują z tak dużą prędkością, że gubią swój materiał, ale wyłącznie w wąskich kolumnach niezwykle szybko poruszającego się gazu. Przypomina to wodę wylatującą z węża ogrodowego w kosmicznej skali. Widzimy tu historię wyrzutów z gwiazdy w ciągu tysiąca lat. Jet jest wycinkiem tej historii, procesu narodzin, który może doprowadzić do powstania układów słonecznych podobnych do naszego. Lecz tam, gdzie są narodziny, jest też miejsce na śmierć. W 2004 roku Hubble wykonał zdjęcie, które przedstawia nasz możliwy koniec. Mgławice Ślimak. Kiedy zewnętrzne warstwy gwiazdy rozszerzają się, pozostawiają rozgrzaną kulę tlenu i węgla, którą astronomowie nazywają białym karłem. Kiedyś ten sam los spotka nasze Słońce. Skończy mu się paliwo, przez co rozszerzy się do rozmiarów gigantycznej czerwonej gwiazdy.
dla nas zła wiadomość. Temperatura na Ziemi wzrośnie o ponad 1000 stopni. Życie na naszej planecie zniknie. Ściana gorących gazów przejdzie przez Ziemię, Układ Słoneczny i rozejdzie się po kosmosie. Spali wszystkie planety i księżyce na swojej drodze. Ze Słońca zostanie tylko kolorowa plama widoczna z odległości tysięcy lat świetlnych, jak na tym zdjęciu. To ostrzeżenie dla ludzkości. Mamy 5 miliardów lat na wyprowadzkę. Lecz śmierć naszego Słońca to nic w porównaniu z o wiele potężniejszym kataklizmem, który dostrzegliśmy dzięki Hubble'owi. Istnieją gwiazdy ponad 100 razy masywniejsze niż Słońce. Im większa gwiazda, tym krótszy jej żywot i gwałtowniejsza śmierć. Gwiazdy te eksplodują, tworząc ogromną kulę ognia zwaną supernową. Nie każda gwiazda może przerodzić się w supernową. Na przykład nasze Słońce ma za małą masę. Jednak istnieje w naszej galaktyce kilka gwiazd, które są do tego zdolne. W każdej gwieździe istnieje równowaga między przyciąganiem jej grawitacji a ciśnieniem promieniowania powstającego w wyniku fuzji jądrowej. Kiedy wyczerpuje się paliwo, ciśnienie niezbędne dla równowagi znika. Działa wyłącznie grawitacja. Gwiazda zapada się i eksploduje. Supernowa niszczy ją i wszystko dookoła. W naszej galaktyce doszło już do takiej eksplozji. Mowa o mgławicy Krabba. Teleskop Hubble'a zarejestrował jej skutki. Mgławica Krabba jest rozszerzającą się pozostałością supernowej, która wybuchła w 1054 roku. Odnotowali to chińscy astronomowie, dlatego wiemy, kiedy dokładnie to się stało. Szczątki supernowej wciąż lecą przez przestrzeń kosmiczną z prędkością ponad 5 milionów kilometrów na godzinę. Lecz zdjęcie wykonane przez Hubble'a nie jest jedynie wycinkiem dawnej historii. Na podstawie przypominających pajęczynę kształtów naukowcy wyciągnęli wnioski na temat życia. Podstawowe pierwiastki niezbędne do jego powstania powstają w sercu gwiazdy. Kiedy gwiazda eksploduje, rozrzuca pierwiastki po wszechświecie, dzięki czemu docierają one do odległych mgławic, które dają początek nowym planetom i życiu. Hemoglobina we krwi jest czerwona. Zawdzięcza swój kolor tlenowi i żelazu, które powstały w supernowej. Złoto w waszych obrączkach powstało z supernowej. Tak samo wapń w kościach. Obserwując śmierć gwiazd, bardzo wiele dowiedzieliśmy się o wszechświecie. Nie wszystkie zagadki udało się wyjaśnić. Jedną z największych, związaną z mgławicą Krabba, jest pytanie, gdzie podział się cały materiał. Wiemy, że gwiazda, która eksplodowała, miała masę 10 Słońc, ale pomiary wykazały zaledwie połowę tej masy. Naukowcy uważają, że zanim gwiazda eksplodowała, straciła część swojej masy generowanej przez gaz, którego nie da się już wykryć.
Naukowcy uczą się tego na podstawie obserwacji innej gwiazdy, Eta Carinae, w mgławicy Carina. Ta gwiazda jest zagadką. Wydaje się, że ma masę stukrotnie większą niż Słońce, co jest górną granicą. Im większa gwiazda, tym wyższa jej temperatura. Powierzchnia jest tak gorąca, że nie jest w stanie utrzymać własnych gazów. Bez przerwy je wystrzeliwuje. Przez ponad dekadę Hubble wykonał serię zdjęć Eta Carinae. Widać na nich dwa gigantyczne płaty podgrzanych gazów, wystrzeliwujących z powierzchni. Choć Eta Carinae jest młodą gwiazdą, ze względu na ogromną masę stała się niestabilna. Dlatego niedługo nadejdzie jej kres. To jedna z nielicznych gwiazd, o których można powiedzieć, że wkrótce umrą. Kiedy gwiazda Eta Carinae eksploduje, przerodzi się w jedną z najbardziej niszczycielskich supernowych, jakie dotychczas zarejestrowano. Kiedy dotrze do nas światło eksplozji, ujrzymy niezwykły widok. Będzie prawie tak jasne jak księżyc w pełni i skoncentrowane w jednym punkcie na niebie. W nocy będzie rzucało cień. Pokaz fajerwerków rozpocznie się, kiedy gwieździe wyczerpie się paliwo. Destrukcja nastąpi w kilka sekund. Jądro eksplodującej gwiazdy przyjmie całą energię katastrofy. Pozostanie po nim zjawisko, które od lat rozbudza wyobraźnię badaczy kosmosu – czarna dziura. Przed teleskopem Hubble'a nie było jednoznacznych dowodów na istnienie czarnych dziur. Ich współczesna koncepcja wywodzi się z ogólnej teorii względności Einsteina. Jeśli weźmiemy materię i nadamy jej wystarczającą masę i gęstość, to grawitacja wzrośnie na tyle, że powstanie obszar w kosmosie, z którego światło nie jest w stanie się wydostać. To dziura w kosmosie. Można do niej wejść, ale nie da się wyjść. Coś jak kosmiczna pułapka na homary. Według Einsteina początkiem czarnej dziury jest wielka gwiazda. Musi być co najmniej czterokrotnie większa od Słońca. Czarna dziura to kawał materii, który zmniejszył się do tego stopnia, że pole grawitacyjne wokół niego się zwiększyło tak bardzo, że światło nie może się z niego wydostać. Ponieważ nic nie może poruszać się szybciej niż światło, nie docierają do nas z tego obiektu żadne informacje. Dlatego nazywamy go czarną dziurą. Podczas wybuchu supernowej jądro gwiazdy zapada się do punktu mniejszego niż główka szpilki. Astronomowie nazywają go osobliwością. Osobliwość nie posiada długości, szerokości ani wysokości, a mimo to zachowuje większość grawitacji pierwotnej gwiazdy. Jednym z głównych celów Hubble'a było udowodnienie, że czarne dziury istnieją. Lecz jak szukać niewidzialnego punktu? Astronomowie postanowili skierować Hubble'a w środek różnych galaktyk. Odkryli gwiazdy pędzące z ogromną prędkością. To nie jest ich normalne zachowanie. Większość gwiazd porusza się relatywnie wolno. Lecz w centrach galaktyk ciska nimi grawitacja czegoś masywnego, a jednocześnie niezwykle zwartego. Przyczyna tego efektu może być tylko jedna.
Owiana legendami Czarna Dziura. Oto czarna dziura, manifestująca swoją obecność pokazem światła. Naukowcy nie do końca rozumieją relację między galaktyką a czarną dziurą znajdującą się w jej sercu. Mimo to wiedzą, że mają one wpływ na formowanie się galaktyk. Z tego co wiemy, każda duża galaktyka ma w samym środku czarną dziurę. Nie wiemy dokładnie, jak to się dzieje, ale musi to mieć związek z ruchem gazu, gdy galaktyka ewoluuje. Dzięki kosmicznemu teleskopowi dostrzegliśmy fundamentalną zależność między czarnymi dziurami a galaktykami. To wynik obserwacji M87 i dziesiątek innych obiektów. Przed Hubblem czarne dziury były tylko hipotezą niepodpartą dowodami. Teraz wiemy, że istnieją naprawdę. Zimą 1995 roku do komputera teleskopu Hubble'a wysłano serię komend, które skierowały go na gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że ten skrawek nieba jest pusty. Potężne oko teleskopu obserwowało jeden region kosmosu przez 10 dni z rzędu. Efektem jest obraz zwany głębokim polem Hubble'a. Pomysł był niezwykły. Skierować kosmiczny teleskop na jeden punkt nieba i zostawić go tam, by wykonywał jedno zdjęcie po drugim. Co uzyskamy ze złożenia ich w jedną całość? Obraz wielu tysięcy galaktyk, zupełnie jakbyśmy fotografowali świetliki na nocnym niebie. A podobno ten skrawek nieba miał być pusty. And yet this is a, you know, an empty patch of sky. Każda plamka światła na tym zdjęciu jest galaktyką z miliardami gwiazd. Hubble sfotografował je w różnych stadiach ewolucji. Od okresu narodzin Wszechświata po narodziny galaktyk spiralnych, podobnych do naszej Drogi Mlecznej. Gdzieniegdzie widać gigantyczne kolizje. Galaktyki wpadają na siebie i pożerają się nawzajem. Szacujemy, że we Wszechświecie istnieją setki miliardów galaktyk. Ale dopiero głębokie pole Hubble'a uświadomiło nam, że nawet na tak maleńkim skrawku nieba widać ich w bród. To oznacza, że Wszechświat jest zdumiewającym, tłocznym i cudownym miejscem. Na tym jednym zdjęciu widać całą historię rozwoju galaktyk i zachodzących w nich zmian. Być może najważniejsze odkrycie Hubble'a pozostaje niewidoczne. Jest nim coś tak potężnego, że spaja cały Wszechświat. Astronomowie teoretyzowali, że wokół galaktyk istnieje otoczka z nieznanej formy materii. Działa ona jak klej, który spaja Wszechświat. Nazwali ją ciemną materią.
Choć jej nie widać, pewien astronom odkrył sposób, by ją odnaleźć. Przez dwa lata mozolnie układaliśmy mozaikę z 600 zdjęć wykonanych przez teleskop Hubble'a na dużym obszarze nieba. Obraz ukazał 2 miliony galaktyk. Było to największe tego typu badanie wykonane w kosmosie. Okazało się, że gwiazdy i galaktyki powstają ze zwykłej materii uwięzionej przez grawitację w chmurach ciemnej materii. Ten trójwymiarowy model obłoków ciemnej materii, po raz pierwszy w dziejach nakreślony przez teleskop Hubble'a, ukazuje, w jaki sposób ciemna materia formuje strukturę naszego Wszechświata. Niedługo po Wielkim Wybuchu grawitacyjne rusztowanie z ciemnej materii dało podstawę ewolucyjnej zmianie w całym kosmosie. Naszą egzystencję zawdzięczamy istnieniu tego rusztowania z ciemnej materii w początkowym okresie Wszechświata. Co mówi nam Hubble o tym, jak zmienia się Wszechświat? Adam Riess należał do zespołu astronomów, którzy szukali odpowiedzi na to pytanie. Astronomowie od lat 20. poprzedniego wieku wiedzą, że Wszechświat się rozszerza. Zakładali, że kiedyś grawitacja spowolni ekspansję, a może nawet ją zatrzyma. Wiemy, że Wszechświat zwalnia. Pytanie, jak bardzo? Udzielenie odpowiedzi zakończyłoby debatę o wieku i losie Wszechświata. Szukanie jej przerodziło się w wyścig. Uczestniczyły w nim dwa zespoły, które niezbyt się lubiły. Próbowały zmierzyć tempo rozszerzania się Wszechświata w różnych okresach przeszłości i porównać je z tempem obecnym. Rywalizujące zespoły astronomów były coraz bliżej odpowiedzi. Czuliśmy presję czasu. Z drugiej strony musieliśmy zachować ostrożność, bo gdybyśmy podali złą odpowiedź, a oni dobrą, lub na odwrót, dałoby się to sprawdzić. Wszystko zależało od Hubble'a. Teleskop odnajdywał eksplozje supernowych w odległych galaktykach, a naukowcy na podstawie światła eksplozji mierzyli odległość z Ziemi do danej galaktyki. Lecz dane zebrane przez Hubble'a nie pasowały do uznanego modelu ekspansji Wszechświata. Galaktyki z supernowymi nie tylko oddalały się od siebie, ale też przemieszczały się coraz szybciej. Hubble przekonał astronomów do zupełnie innego myślenia o Wszechświecie. Coś powoduje przyspieszenie ekspansji Wszechświata. To niewidzialna siła zwana ciemną energią. Ciemna energia jest inną manifestacją siły, jaką jest grawitacja. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy jej w takiej formie. Wyobraźmy sobie, że mamy kumpla doktora Jekylla i pana Hyde'a i nigdy nie widzieliśmy jego drugiej osobowości. Mają też grawitację i nazywa się ona ciemną energią. Najmroczniejszym elementem tej tajemniczej siły jest jej przyszłość. Z czasem ciemna energia stanie się potężniejsza. To oznacza, że kiedyś będzie mocniejsza od grawitacji i sił, które wiążą atomy. Wszystko się rozpadnie, nawet cząsteczki mniejsze od atomów. Wygląda na to, że dni naszego Wszechświata są policzone. Kiedyś zakończy się on kosmiczną apokalipsą, którą naukowcy nazywają wielkim rozdarciem. Tak to jest, gdy odważymy się gdzieś zajrzeć. Nie spodziewaliśmy się tego. To zmienia cały sposób postrzegania Wszechświata. Zabiera nas w coraz głębsze zakątki Wszechświata, do głębokiego, ultragłębokiego, a nawet ekstremalnie głębokiego pola.
W ekstremalnie głębokim polu zajrzeliśmy ponad 12 miliardów lat wstecz. Znaleźliśmy jedne z pierwszych galaktyk powstałych we Wszechświecie. Lecz astronomowie, w tym Jennifer Lotz, nie zamierzają na tym poprzestać. Lotz bada tak zwane pole graniczne. Projekt Frontier Fields jest próbą zajrzenia dalej niż kiedykolwiek. Wykorzystujemy sztuczkę z ogólnej teorii względności Einsteina. Obserwujemy najmasywniejsze struktury we Wszechświecie, gromady galaktyk. Są tak ogromne, że zaginają przestrzeń i czas. Działają jak naturalny teleskop. Nazywamy to soczewkowaniem grawitacyjnym. Połączenie soczewkowania grawitacyjnego i Hubble'a pozwoli naukowcom dostrzec obiekty mniej wyraźne i bardziej oddalone niż dotychczas. Zaobserwowaliśmy wiele nikłych galaktyk na skraju Wszechświata. Co znajduje się poza zasięgiem Hubble'a? Choć to niezwykłe urządzenie, istnieją rzeczy, których nie potrafi dojrzeć. Potrzebowaliśmy teleskopu, który wychwyci fale światła o innej długości i ukaże, co dzieje się wewnątrz zapylonych i pełnych gazów regionów, tam, gdzie rodzą się gwiazdy. NASA buduje nowy teleskop, stukrotnie potężniejszy niż Hubble. Nazwano go na cześć Jamesa Webba, słynnego szefa NASA w latach 60. Teleskop zostanie wystrzelony w 2018 roku. Webb widzi bardziej czerwone światło, które opuściło galaktyki o wiele dawniej. Liczymy, że zobaczymy pierwsze gwiazdy i galaktyki. To jedno z wielkich pytań, na jakie odpowie Webb. Jak one wyglądały? Webb zostanie zoptymalizowany do zdjęć w podczerwieni i obejmie większe długości fali światła niż Hubble za pomocą niezwykłych zwierciadeł. W Hubble zwierciadło ma średnicę 2,5 metra, w Webbie około 6,5. Jednak budowa pojedynczego tak dużego zwierciadła jest bardzo trudna, więc powstanie ono z sześciokątnych segmentów, które po połączeniu stworzą większą powierzchnię. Webb wystartuje złożony, dzięki czemu zmieści się w rakiecie. Kiedy dotrze na orbitę, 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, rozłoży się. 21-metrowa osłona termiczna ochroni go przed niepożądanym ciepłem i światłem z Ziemi, Słońca oraz Księżyca. Teleskop Jamesa Webba wyniesie naukę poza zasięg możliwości teleskopu Hubble'a. Lecz to Hubble zawsze pozostanie tym pierwszym. Teleskop kosmiczny Hubble'a odpowiedział na jedne z najbardziej nurtujących pytań. To, co kiedyś było domeną science fiction, stało się rzeczywistością. Naukowcy bardzo cieszą się z możliwości używania jednocześnie teleskopu Hubble'a i Jamesa Webba. Będą mogli badać obiekty astrofizyczne tak szczegółowo jak nigdy dotąd. Hubble i wkrótce Webb zabiorą ludzki umysł w podróż do początków i końca historii Wszechświata. Podróż, która nas jeszcze nieraz zadziwi. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Łukasz Bill. Konsultacja dr Piotr Witek. Czytał Marek Lelek.